spodobało mi się, co powiedział pan profesor Marciniak o sięganiu przez Rosjan głęboko wstecz i to pokazuje, jaka jest perspektywa. To taki anegdotyczny obrazek, żeby pokazać tę różnicę pomiędzy Rosją a Polską. Polski minister spraw zagranicznych na Twitterze linkuje do tekstu jednego z publicystów, który w tym tekście twierdzi, że zmarły tragicznie polski prezydent miał swój największy sukces w tej postaci, że został pochowany na Wawelu. Rosyjski minister spraw zagranicznych, przyjeżdżając do Polski, jedzie do Sieniawy na Podlasiu, gdzie jest pochowany Adam Czartoryski, który w pewnym okresie był ministrem spraw zagranicznych Rosji, i tam składa kwiaty na jego grobie. Niezależnie od tego, jakie były koleje życia Czartoryskiego później.